Co zrobić, żeby uczniowie lubili matematykę? Szukać sposobów i wyjść poza schemat. Czyli tak naprawdę nie zamykać się tylko i wyłącznie na to, żeby uczeń ćwiczył to, co w szkole. Żeby znaleźć takie zajęcia, które rozpalają intelekt, żeby też nie ograniczać uczniowi ruchu. I ja to podkreślę, bo my się dzisiaj tak skupiamy na intelekcie, że zapominamy, że mózg, to też dowodzą badania naukowe, potrzebuje ruchu. Drogowskazy.